zamiar likwidacji specjalnego ośrodka szkolnego ma przegląd nr 5 ulicy Spadochroniarzy 1 na szkół pod osób jego sławy. Jest to projekt prezydenta nr 1108. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Mamy poprawkę pani radnej Maliszewskiej, mamy negatywną opinię prezydenta. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję w sprawie poprawek. Najpierw pani Kamszewska, jako że była autorem poprawki. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rada. Nie zgadzam się z opinią Pana Prezydenta, która no, po prostu pewne sprawy dotyczące orzekania o kształceniu stawia ponad określaniem rodzaju niepełnosprawności dziecka. Jedynie dlatego, że faktycznie w uchwale jest zapisane, że na bazie likwidowanych trzech ośrodków tworzy się centrum, zamierza się tworzyć. Ja tę poprawkę wycofuję, ale przypilnuję wtedy, kiedy będzie się tworzyło to centrum, aby dwie pozostałe placówki nie poszły w niepamięć, a beneficjentem tego przekształcenia było tylko placówka placówka na Szopkarze. Byłoby to ze szkodą dla dwóch pozostałych i tego dopilnuję. Ale dzisiaj przekonało mnie tu tylko jedno zdanie, że dzisiaj tylko dokonuje się zamiaru likwidacji, ale jeszcze nie tworzy się centrum. Będę pilnowała tego wtedy, kiedy pani prezydent zgłosi wniosek o powołanie centrum. Dziękuję. Dziękuję. Czyli poprawka została wycofana. Tylko proszę też pisemnie to zrobić pani radna, żeby był porządek w papierach. Pani radna Tatara, pani radna Fatena. Tylko przypomnę, że dyskutujemy na temat wycofanej poprawki. W kwestii formalnej. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Zgodnie z artykułem 44 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiatowa Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych ma obowiązek zaopiniować każdą uchwałę m.in. Rady Miasta Krakowa przed głosowaniem. Bardzo poproszę o przedstawienie takiej opinii, jaka jest opinia Powiatowej Społecznej Rady, ponieważ w przypadku braku takiej opinii wojewoda ma prawo uchylić uchwałę podjętą w przypadku podjęcia przez Radę Miasta Krakowa. Dziękuję pani radna Fatena, bardzo proszę. Potem będę rozumiem, że ktoś w imieniu prezydenta odniesie się do tych uwag, które tutaj były. Ja osobiście widzę pewną sprzeczność. Jeżeli pan prezydent uznał, że w projekcie uchwały o zamiarze likwidacji chce zapisać, co się w miejsce likwidowanej placówki tworzy, to jeżeli w poprawce zakłada się, żeby inaczej nazywała się instytucja, to powinna być raczej no, ta poprawka no, przyjęta i pozytywna opinia, bo później dopiero może być sprzeczność z następnym projektem, bo wiedząc, uchwalając zamiar, uchwaliliśmy tylko centrum autyzmu, no to później już nie będziemy mieli prawa poprawiać. Mnie, ja tutaj widzę jakąś sprzeczność, ale skoro pani radna Maliszewska wycofała tą poprawkę, no to szkoda. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę o odniesienie się do tej sprawy. Rozumiem opinii w sprawie powiatowej rady do spraw niepełnosprawnych, bo rozumiem tutaj było zastrzeżenie. Prosiłbym o informację w tej materii. Przepraszam, proszę chwilę, żeby zaraz sprawdził, czy dokładnie przyjmuje, jaki ma numer kancelarii. Dziękuję. Czyli rozumiem, zamieszamy ten punkt ze względu na to wszystkich. No, ale możemy sobie ją użyć, prawda? Kolejna sprawa.